smakkujaw.pl, sałatka kaprezy po polsku. Proponuję na dzisiejszy gorący lipcowy wieczór doskonałą sałatkę. Będzie to sałatka kaprezy, ale kaprezę po polsku. Proponuję ją dlatego, że jest ona lekkostrawna, smaczna, bardzo delikatna. Dlatego po polsku, ponieważ część produktów będzie pochodziła z Polski, a będziemy mieli jedynie zagraniczne produkty, to oliwki i oliwa z oliwek. Będziemy potrzebowali dwa, mamy tutaj serki, ale jest to serek co prawda typu włoskiego, ale produkowany w Polsce. Jest to serek twarogowy, zastąpimy serek mozzarella, który właśnie przy sałatce caprese jest wykorzystywany. Zużyjemy dwa pomidory, oczywiście z Polski. Będzie nam potrzebna jedna cebulka czerwona. Dodatkowo dodamy jeszcze garść rzodkiewek. Będzie nam potrzebna również bazylia. Jak widzicie, mamy tu bazylię taką z doniczki, którą sama wyhodowałam. O oliwie z oliwek już wspomniałam i zużyjemy również, wykorzystamy kilka kropel soku z cytryny. Pamiętajmy o proporcjach 1:3, czyli 1/3 cytryny i 3 części oliwy. I oczywiście do przyprawienia tradycyjnie pieprz i sól. Pieprz oczywiście świeżo zmielony. Zaczynam od pokrojenia pomidorków. Robię to takie plastry około 3 mm. Serek kroję również w plastry. Musimy uważać, bo on się troszeczkę kruszy, ale jak zdecydowanym ruchem pociągniemy, to zobaczcie, że pięknie nam się udaje pokroić. I ser już mamy przygotowany. Zabieram się za rzodkiewki i kroję je na połóweczki. Cebulkę, podobnie jak pomidory i ser, kroję w krążki. Zabieram się za cytrynkę. Ja troszeczkę nią pokulam. Mi się bardzo podoba to stwierdzenie pokulanie. Po to, żeby ona oddała więcej soku. Przecinam ją na pół. I w zasadzie wszystkie składniki mam już przygotowane. Zaczynam układać, komponować w zasadzie naszą sałatkę już na talerzu, a więc robię naprzemiennie plastry sera, na razie z plastrami pomidorów. I teraz układam drugi rządek. I pomidorek. Pomidorek. I kolejny plaster. I tu z drugiej strony. Mam nadzieję, że zrozumiecie dlaczego po polsku, ponieważ mamy jak na razie biało-czerwone barwy, a więc barwy naszej flagi. Do naszej sałatki dołożyłam rzodkiewki, teraz rozrzucam cebulkę. Robi się już nam bardzo kolorowo i smacznie. Teraz czas na oliwki, ponieważ jest to sałatka, pomysł na nią zaczerpnięty z Włoch, a więc odrobinę włoskiego akcentu. Wszystkie składniki mamy już ułożone. Teraz czas na przyprawienie naszej sałatki, a zatem solimy i oczywiście świeżo zmielony pieprz. On nada naszej sałatce odrobinę charakteru, bo mamy tutaj bardzo delikatne składniki, oprócz oczywiście oliwek, które są wytrawne w smaku. Odrobinę soku z cytryny. Dosłownie kilkanaście
kropel. Tyle będzie już akurat. I oliwa z oliwek. Odrobinkę polejemy. Oczywiście oliwę z oliwek zostawiamy na stole. Również cytrynę, bo już goście sobie indywidualnie do smaku sałateczkę doprawią. O. I już ostatni dodatek do naszej pysznej sałatki. A zatem świeżutka, prosto z krzaka pachnąca bazylia. Rozrzucamy sobie tak po sałatce. Dokładam ostatnią gałązkę naszej pachnącej bazylii. Jak widzicie, przygotowanie tej sałatki pysznej, smacznej, zdrowej i lekkostrawnej nie trwało zbyt długo. Ja tą sałatkę naprawdę gorąco polecam. Tak jak powiedziałam, jest smaczna, ale przede wszystkim też bardzo zdrowa, a zatem życzę smacznego.